Dziś Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment pierwszy gwizdek arbitra. Ależ dzisiaj się naprawdę dzieje i dzieje. Tak, chociaż są mecze z przestojami, ale o tym nie można tego powiedzieć. Mecz poprowadzi sędzia, który znany jest z tego, że lubi być pierwszoplanową postacią na boisku. Coś mi to przypomina tego znanego włoskiego Łysonia. Mecz się rozpoczyna. Vucinic. Dostrzegł partnera. Oddaje piłkę koledze. Brawo za to podanie. Z łatwością uwolnił. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Czwartą minutę i pierwszy gol. Zieliński. Błaszczykowski. Zieliński. Grosicki. Dobre dogranie. To dośrodkowanie trafia do obrońcy. W ostatniej chwili przejęli. Glik. Błaszczykowski. Zieliński. Robert Lewandowski. To jeden z najlepszych napastników na świecie. Czy to wykorzysta? Przejął piłkę we własnym polu karnym. Świetnie zagrał. Czy to wykorzysta? Piłka wychodzi na aut. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Czy to wykorzysta? No teraz mają szansę. Ach, jednak nie trafia. Próbował strzelać gorszą nogą i nie opłaciło się. Robert Lewandowski. Vucinic. Trzeba pochwalić go za popadanie. Strata w ataku. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. Bardzo dobre podanie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Hiszpańska piłka w polu karnym. I walczyli rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. No i mamy stratę piłki. W tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Robert Lewandowski.
Ach, szkoda, strata. Vucinic. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Kapitalna wrzutka! Uderzenie, strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Polacy wznowią od własnej bramki. Ładnie dograł. Dobra piłka, teraz do kolegi. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Pięknie dograł. Powstrzymani. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Cudownie dograł. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czas na przerwę. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Przed nami drugie 45 minut. Zobaczymy, jak zagrają biało-czerwoni. Polacy rozpoczęli. Mączyński. Grosicki. Ładne podanie. Dobra wymiana podań. Vucinic. Dobre podanie. Czy to wykorzysta? Czy uda mu się utrzymać przy piłce? No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Grosicki. Błaszczykowski. Podał ją. Czy to wykorzysta? No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Wszystko na jeden kontakt. No, dobra okazja będzie. Znakomicie ze skrzydła. Bramkarz spokojnie odprowadził piłkę wzrokiem. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Vucinic. Ależ doskonały zwód i szansa! Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Zieliński. Michał Pazdan. Maciej Rybus. Zieliński. Robert Lewandowski. Tak, to ważny przechwyt. Pomyłka mogła zakończyć się utratą bramki. Piłka wciąż w grze. Ryzykowna, ale udana interwencja. Brawo, ładnie podał.
Brawo, obrońca przejmuje piłkę. Jędrzejczyk. Mączyński. Tej interwencji wyręczył bramkarza. No i będą mieli okazję do wyrównania, ale muszą wykorzystać rzut rożny. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Groźnie, ale zdążyli na czas. Jędrzejczyk. Ładna wymiana. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Ale świetnie przejmuje to Błaszczykowski. No strzela! No gdyby nie on, byłby gol. Bramkarz to dzisiaj prawdziwa ostoja tego zespołu. Brawo! Coś niespotykanego. Wędruje teraz bramkarz, jak widzi. Dobra okazja. Koniec meczu. Zwycięstwo 1-0. Koniec, zwyciężają, nie byli faworytami przed tym spotkaniem. Można powiedzieć, że ten wynik jest sensacją. Mecz komentowali dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo za uwagę.